Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 4-1, a gośćmi na konferencji są dzisiaj pełniący obowiązki trenera pan Waldemar Piątek ze Stróży i pan Tomasz Osański. Tradycyjnie prosimy najpierw trenera gości o podsumowanie meczu. Znaczy ja powiem tak, że ten mecz miał dwa oblicza i dwie połowy. W pierwszej połowie po stracie bramki samobójczej potrafiliśmy się podnieść z kolan i w końcówce pierwszej połowy strzeliliśmy bramkę wyrównującą. W tej połowie na pewno zdecydowanie byliśmy drużyną lepszą, grającą więcej piłką i utrzymującą się i na pewno mieliśmy trzy dogodne jeszcze chyba sytuacje do tego, aby strzelić bramki. No w drugiej połowie zdecydowanie lepiej prezentowała się Olimpia Elbląg, Grudziądz, z tego względu, że kolejarz jest drużyną taką, że zawsze gra o trzy punkty. Być może drużyna nasza zbyt mocno otworzyła się ofensywnie i z tego, co jest znana, Olimpia Grudziądz z kontrataku po prostu strzeliła dodatkowo trzy bramki i zwyciężyła mecz. Dziękuję. Proszę trenera Osańskiego. Jak wszyscy widzieliśmy, mecz jakby miał dwie zupełnie odmienne połowy. Ta druga była, jak tutaj trener wcześniej już wspomniał, na naszą korzyść. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Przy analizie meczów kolejarza wiedzieliśmy, że trzeba przetrzymać pewien pułap minutowy, gdzie ten zespół w końcówkach jakby słabiej biega. Mecz w pierwszej połowie potoczył się na początku po naszej myśli. Zdobyliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Ćwiczyliśmy ten element. Potem, co mogę powiedzieć, troszeczkę skomplikowana sytuacja, kontuzja Huberta Kościukiewicza, który prawdopodobnie ma jakieś lekkie naderwanie w mięśniu dwugłowym. W jakiś sposób musieliśmy korygować ustawienie, wstawiając po raz kolejny Kubę Cieciurę, ponieważ Jarek Białek nie do końca jeszcze jest w pełni sił. Wynik był, że tak powiem, na naszą korzyść. Była opcja, że jeżeli będziemy przegrywać, trzeba będzie odrabiać, to być może skorzystamy z usług Białka. Tak się stało, że w drugiej połowie, myślę, że w przerwie, już w szatni, wszyscy zdaliśmy sobie z tego sprawę, że to już nie są żarty, żeby potraktować to wszystko poważniej. No i że te rezerwy, które drzemią w każdym z zawodników, wykrzesać, stać się bardziej agresywnym w odbiorze piłki, nie wpuszczać przeciwnika z piłką na naszą połowę, co działo się w pierwszej połowie. Mieliśmy być cierpliwie ustawieni, że tak powiem, blisko siebie i liczyć na przechwyt, szybką kontrę. Aczkolwiek jakby nasze strefy ustawiliśmy troszeczkę za nisko, czyli bliżej własnej bramki, przez co zespół kolejarza zdobywał teren i podaniami w jakiś sposób ogrywał nas i sprawiało to takie wrażenie, jakby bardzo dominowali w pierwszej połowie. No druga połowa, wiadomo, zagraliśmy agresywniej, stworzyliśmy sobie kolejne sytuacje. Co mogę powiedzieć, jestem zadowolony, jakaś tam pasta kolejarza się też skończyła, chociaż to nie było jakby głównym tematem, temat zastępczy był to, a temat główny jest taki, że dalej walczymy o utrzymanie i bijemy się i wyrywamy punkty kolejnym rywalom. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenerów? No, mam pytanie do trenera. Muszę powiedzieć, że dotychczas w sezonie nie przegraliście wyjazdowego meczu. Dzisiaj nie wiem, Olimpia was rozgryzła, czy po prostu wy zagraliście słabszy mecz, czy no to, że nie wykorzystaliście jakiejś sytuacji w pierwszej połowie zadecydowało. Co by pan uznał za taki moment decydujący o tym, że przerwaliście tą pasę, o której tutaj ten Rosyński mówił? Znaczy ja powiem tak, że po prostu na pewno nie jest to usprawiedliwienie ani nic, ale na pewno brakowało nam kilku zawodników, Szufryna w defensywie i przede wszystkim Kowalczyka z przodu, który utrzymuje się bardzo dobrze przy piłce, stwarza nam bardzo dużo sytuacji. Na pewno to były nasze osłabienia i co tu ukrywać. No, przegraliśmy mecz, no bo Olimpia Grudziądz strzeliła 4 bramki, a my 1. Także miejmy nadzieję, że dalej będziemy wygrywać, a być może teraz będziemy wygrywać u siebie na własnym boisku, bo na własnym boisku dosyć ciężko nam było zdobywać punkty. Miejmy nadzieję, że w tej rundzie nowej, która się zaczęła, karta się odwróci i będziemy zdobywać punkty u siebie, a z wyjazdu będziemy też przywozić. No, nie chciałbym rozmuchiwać jakiejś tu sytuacji, bo czasami jakieś tu szukamy tematów zastępczych, kto ma w tej bramce bronić.
No, powiem tylko tyle, że on, Michał Osiecki, myślę, że godnie zaprezentował się w dwóch meczach, zastąpił Michała Wróbla, który był nominalnie naszym pierwszym bramkarzem i wypadł nam ze składu meczowego w Świnoujściu na rozruchu przedmeczowym, a nie było powodem jakaś słaba jego forma, dyspozycja i dlatego zdecydowaliśmy się na wariant z Osieckim. Po to się ma zmienników pełnowartościowych. Dostał swoją szansę, tak? Michał jakby wyleczył się, no i wrócił z powrotem do bramki, także myślę, że to jest taki już temat zamknięty. Jeszcze jedno pytanie o Kościukiewicza, czy on długo może pauzować? No też pytam pod kątem tego, że czy Białek będzie na przykład gotowy do gry. No, powiem tak, no zwycięstwo, 3 punkty okupiliśmy to do dyspozycji przed meczem, że tak powiem, o dziwo u schyłku rozgrywek, tak? Mieliśmy do dyspozycji praktycznie całą kadrę meczową oprócz Taszyńskiego, który jeszcze jest rekonwalescentem. A odnośnie tutaj Huberta Kościukiewicza i Paula Griszoka, bo Paul Griszok ma też poważne skręcenie, wstępna diagnoza kostki wstawu skokowego i to będzie, podejrzewam, już w tym sezonie możemy go nie zobaczyć na boisku, jak i Huberta Kościukiewicza podobnie, tak. Także 3 punkty cenne, ale 2 jakieś ogniwa nam znowu kolejne wypadają i myślę, że Jarek Białek się wykuruje do meczu z Bogdanką i będziemy mogli skorzystać z jego usług.